Przygotowując się do inauguracji sezonu jesiennego, zawodnicy MKS Start Nidzica rozpoczęli zajęcia treningowe pod okiem nowego trenera. Godziłem się objąć tą funkcję tylko dlatego, żeby pomóc tutaj dla tego klubu, bo mówiąc szczerze, to nie interesowała mnie piłka nożna w tym okresie seniorska. Wiosną zgodziłem się prowadzić juniorów starszych w tym klubie. Udało mi się zebrać drużynę, której nie było, i zebrać dużo dobrych, zdolnych chłopców. W drużynie znaleźli się zarówno dotychczasowi zawodnicy, juniorzy starsi i młodsi, jak również osoby, które wcześniej grały w barwach Startu. Było 20 zawodników na treningu, no jeden ma kontuzję, może się szybko podleczy, z czego jestem bardzo zadowolony. 8 to są zawodnicy, którzy do tej pory byli w zasięgu kadry pierwszego zespołu seniorów. Natomiast pozostali to jest 3 zawodników, którzy kiedyś tutaj trenowali i chcą wrócić do tego klubu grać, tak jak Kuba Chlewiński, jak Cichocki, czy były bramkarz, który ostatnio w Kozłowie bronił. Natomiast chcę powiedzieć, pozostałość to są juniorzy. Inauguracja sezonu jesiennego już 13 sierpnia. Wcześniej drużynę czekają 3 mecze kontrolne, najbliższy 30 lipca z gminą Kozłowo.